Jedną z atrakcji Marrakeszu jest ogród założony przez francuskiego malarza Jacques'a Majorella, który przybył do tego miasta w 1919 roku. Niektórzy wręcz twierdzą, że ten ogród to największe dzieło, jakie stworzył w 1924 roku. Jacques Majorelle studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Nantes i w Paryżu. Zafascynował go Orient. W dzielnicy Hassania kupił gaj palmowy, w którym założył ogród i zbudował atelier zaprojektowane przez Paula Sinoir. Ogród został otwarty dla publiczności w 1947 roku. W 1962 roku artysta przeżył ciężki wypadek samochodowy i w krótkim czasie zmarł we Francji podczas rekonwalescencji. Ogród podupadł i dopiero w 1980 roku, po wykupieniu go przez Yves Saint Laurenta i Pierre'a Berger, został przywrócony do dawnej świetności. Ogród Majorella podzielony jest na 5 kategorii: kaktusy, palmy, bambusy, rośliny wodne i doniczkowe. Jacques Majorelle sprowadził rośliny z 5 kontynentów i stworzył z nich bujne oazy. Wszystkie te rośliny przeplatają się wzajemnie. Imponująca jest kolekcja kaktusów. Tylko złośliwiec mógł nazwać te kaktusy fotelem teściowym. Są to kaktusy o różnych, często dziwacznych kształtach, kwitnące i niekwitnące, kuliste, maczugowate, posiadające przeróżne odcienie zieleni. Z każdym krokiem rozpościera się przed widzem nowy obraz, a słońce i cień zwiększają wizualne efekty. Pracownię artysty i pozostałe elementy architektury ogrodowej pokrywa niebieski kobalt. Majorelle opatentował ten kolor i odtąd nosi on nazwę artysty Blue Majorelle. W ogrodzie jest kilka fontan, których obrzeża też mają barwę charakterystyczną dla całego ogrodu. Są tu również dwa większe baseny z roślinnością wodną, wśród której dominują nenufary.
Przeróżne są odcienie zieleni, od ciemnej do pięknej seledynowej. W ogrodzie zgromadzono wiele cennych gatunków palm, od wyrastających koroną liści wprost z ziemi do kilkudziesięciometrowych gigantów. Część ogrodu zajmuje kolekcja bambusów o pniach zielonych i białych. انا ما بقتش حمل جرح انا ما بقتش استنى فرح انا ما بقتش يا حبيبي. Część roślin kwitnących znajduje się w kolorowych donicach. انا ما بقتش صعب عليك انا ولا مرة غلطت فيك انا ولا مرة يا حبيبي. Po raz pierwszy mamy okazję obejrzeć fikusa dębolistnego i bardziej nam znanego fikusa o intensywnej ciemnej zieleni. Można tu rzeczywiście odpocząć po trudach wędrówki po Medinie i pałacach oraz rozkoszować się śpiewem 15 gatunków ptaków spotykanych tylko w Afryce Północnej. Architekturę ogrodową i pnie drzew oplatają obficie kwitnące bugenwille. Kolorowe rojniki ucieszyłyby każdego miłośnika roślin skalnych, ale te akurat nie przetrwałyby naszej zimy. W tych niebieskich altanach artysta lubił przesiadywać i szkicować przyszłe obrazy. Ogród przecinają dwumetrowe kanały o niebieskich brzegach, na końcu których są właśnie takie altany. Choć żal opuszczać takie piękne miejsce, musimy ruszać w dalszą drogę.